Okej, moi drodzy, witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Shiro. Witam was w kolejnym odcinku Teatru Złych Zakończeń. Kochani, dzisiaj jest dla mnie bardzo ciężki dzień z tego powodu, iż wróciłem w sumie w nocy z imprezy i, no żeby was nie oszukiwać, mam dosyć mocnego kaca, dlatego nie wiem jak wyjdzie mi czytanie i myślenie dzisiaj, ale myślę, że jakoś damy radę. Miałem nagrać Planet Caftera, ale stwierdziłem, że z tym też może być ciężko, ponieważ no, mam problemy z myśleniem, jak to zazwyczaj po imprezach bywa. I pewnie byłbym bardzo dzisiaj cicho, dlatego stwierdziłem, że lepiej będzie po prostu coś poczytać i troszeczkę ten głos ujarzmić w ten sposób. Dobra, na czym my ostatnio kończyliśmy, to ja już nie pamiętam. Na czym my to ostatnio kończyliśmy? Żeby pójść dalej w tą stronę, widać, że panienka musi jakoś inaczej pójść. Okej. Okay. Bohater rozpoczyna swoją historię. Bohater morduje demony, oddanie. Żeby wejść do zamku również. To już sobie, co sobie ogólnie zróbmy? Tylko czekajcie, nie, to jest jego zakończenie. To jest jego zakończenie, więc z nim będziemy grać, więc to jest nieistotne. Bohater odnajduje panienkę, suweren się denerwuje. Suweren się denerwuje, okej. Okay. Czyli tu musi być oddanie. Bohater przeprasza za swoje czyny. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Czyli tutaj wszystko wyłączmy. Niewierność nam tutaj naprawdę nic nie daje, więc po prostu weźmy sobie bohatera. Dobra, jesteśmy bohaterem. Pomiń. Odważnie wybij złe kreatury. Szybko rozprawiasz się z bestiami. Czujesz się teraz o wiele silniejszy. Po długiej wędrówce nareszcie docierasz do bram zamku. Zastajesz tą armię demonów, której każdy członek wygląda przerażająco. Nie dasz rady prześlizgnąć się obok tych potworów, jeśli chcesz dostać się do suwerena. Wybij armię w pień. Zbierasz się na odwagę. Musisz to zrobić, by uratować panienkę. To i tak tylko złe demony. Świat będzie bezpieczniejszy bez nich. To sobie powtarzasz, gdy zabijasz jednego demona po drugim, zbliżając się do komnaty suwerena. Okazuje się, że panienka została porwana przez suwerena, tak jak przypuszczałeś. Ale z jakiegoś powodu. Nie dzieje się z nią nic okropnego? Spoglądacie na siebie, zdziwieni i zmieszani. Nie ma czasu na wahanie. Zaatakuj suwerena. Zapytaj panienkę, co się dzieje. Dobra, zaatakujmy suwerena. Wybiegasz do przodu, przebijając kratkę piersiową suwerena swoim mieczem. Krzyczy, a potem ucicha. Suweren została pokonana. Uśmiechasz się, podając rękę panience. Chwyta ją, wahając się widocznie. Musiała zdziwić ją twoja siła i odwaga. Odprowadzasz panienkę do domu. Jest dziwnie cicha. Musi być nieśmiała. Mieszkańcy wioski są bardzo szczęśliwi. Wychwalają twoje bohaterskie czyny, pokonanie suwerena, ratunek. Urządzają wielką uroczystość w twoim imieniu. Na wieki zostajesz zapamiętany jako największy bohater, jakiego kiedykolwiek widziała ta wioska. Zakończenie zwycięskiego bohatera. Dobra, resetujmy scenę. Myślę, że już tutaj mamy... Tak, kolejny. Ale jeszcze możemy ogarnąć jedną część. Dobra. Tylko... Dajmy jej wszystko w sumie. Więc jeszcze raz. Pomijamy. Zabijamy złe kreatury. Wybijamy armę w pień. Zapytaj panienkę, co się dzieje. Panienka wyjaśnia, że przyszła tu sama i że nic jej nie grozi. Pyta, dlaczego jesteś pokryty krwią. Nie wiesz, jak odpowiedzieć. Suweren przemyka obok ciebie przez drzwi. I zastaje widok swojej armii w zakrwawionych stosach.
Opłakuję swoich żołnierzy. Czujesz się okropnie. To twoja szansa, bohaterze. Dźgnij suwerena, póki możesz. To wszystko jedno wielkie nieporozumienie. Masz nadzieję, że pozwoli ci wszystko wytłumaczyć. Próbujesz to zrobić, ale suweren ani myśli cię wysłuchać. Rozrywa cię na strzępy, a panienka obserwuje w ciszy. Umierając, myślisz, że zasłużyłeś. Zakończenie tragicznego bohatera. Dobra. Ale no właśnie, bo... Coś mi tu nie pasi. Jeszcze raz. Pomiń, wybijamy. Wybijamy. Zapytaj, co się dzieje. Dźgnij suwerena, póki możesz. No ale to samo. Czyli coś trzeba zrobić z panienką. Ale wiecie co, tak sobie pomyślałem, że jeżeli damy mu oddanie, nie będzie chciał zaatakować suwerena. Wierzę w historię panienki i damy jeszcze dyplomację. I zagramy teraz sobie suwerenem. Ale bez niewierności. Dobra, pomiń. Powiedz mu, że ma wracać do pracy, albo... Dobra, udzielmy mu dnia wolnego. Pozwól jej dostać. Przez korytarze zamku echem odbijają się ogłosy walki. Panienka zaczyna się denerwować, ale zapewniasz ją, że to tylko twoi rozrabiający podwładni. Nic takiego. Wiesz, że to pewnie bohater, ale nie chcę straszyć panienki. Twoja armia się nim zajmie. Niedługo potem do pokoju wpada sam bohater. Ale nie powinno go tu być. Dlaczego go jeszcze nie powstrzymano? Bohater stoi w miejscu, niepewny, pokryty jest krwią demonów. Gdy panienka zajmuje się wyjaśnianiem mu zaistniałej sytuacji, ty przemykasz obok bohatera przez drzwi. Nie słyszysz własnych myśli. Widok ciał twoich podwładnych w kawałkach, leżących na każdym skrawku podłoża, wyrwał serce z twojej klatki piersiowej. Bohater tego dokonał? Wszędzie tyle krwi. Dlaczego? Dlaczego przyszedł po panienkę? Czyżby myślał, że potrzebowała ratunku? Bohater nie musiał nikogo ocalać. Nikogo nie chciałeś skrzywdzić. Przecież tylko rozmawiałyście. Jak do tego doszło? Bohater zaczyna wymyślać nieszczere przeprosiny i wymówki, rozumiejąc swój błąd. Ale nie masz zamiaru słuchać jego pierdolenia i chwili dłużej. Przeklinanie. Masz dość wszystkich tych ludzi, mordujących twoich podwładnych bez powodu. Nie kontrolujesz się. Rzucasz się na bohatera. Gdy odzyskujesz ponownie nad sobą, panowanie nad sobą, po bohaterze nie zostało już nic. Panienka uciekła w strachu. Jesteś sama. Zakończenie gniewnego suwerena. Nadal mi coś tu nie pasuje. Ale poczekajcie. A jeżeli zagramy sobie jeszcze z bohaterem? Wybijemy złe kreatury. I teraz zapytamy się, czy mogą cię wpuścić. Próbujesz wyjaśnić, dlaczego tu jesteś, ale potwór przed tobą jedynie przyglądać się podejrzliwie. Zauważa krew innych demonów, której jeszcze nie zdążyłeś z siebie zmyć. Nie masz wyboru, musisz się bronić. No cóż, więcej punktów doświadczenia. Dobra, czyli tu już mieliśmy. Pomijmy to. Zapytajmy, co się dzieje. Wszystko jedno nieporozumienie, ale to samo. Teraz jest to samo. Jeszcze raz. Tylko teraz zagramy panienką.
Dobra, przedstawmy się. Co? Co tu się stało? Ej. Co tu się dzieje? Przedstaw się. Podwody, który jak się okazuje miał nie opuszczyć stanowiska, zostaje przez nią zbeształany. Zastanawia się, jaka okropna kara na niego czeka. Ale co cię dziwi, zostaje wpuszczony wolno. Gdy opuszcza pomieszczenie, suweren odwraca się w twoją stronę z zainteresowaniem na twarzy. Wyjaśniasz, po co przybyłaś, a ona mruży oczy. Okazuje się, że wcale nie chciała porwać żadnych panienek. Dobra, to już mieliśmy. Dobra, odmówmy. Tupiesz nogą i mówisz, że nigdzie się nie wybierasz. Nadal chcesz wypełniać swoje przeznaczenie, nawet jeśli musisz się tym zająć sama. Wygląda na nieco zdenerwowaną tym, jak uparta jesteś, ale cię nie wyprasza. Hurra! Suweren opowiada ci wiele historii o demonach, a im dłużej słuchasz, tym bardziej utwierdzasz się w przekonaniu, że wcale nie są bezwzględnymi potworami. Okazuje się, że rozkazała swojej armii, by omijała miasteczka i wioski. Dobra, to już znamy. Suweren stawia krok w twoim kierunku. Odsuwasz się w kąt. Wyraz jej twarzy jest skomplikowany. Zostanie pojmaną przez okropnego demona. Koniec końców naprawdę jest twoim przeznaczeniem. Ale Suweren się zatrzymuje, bądź zostaje zatrzymana. Cokolwiek wstrzymało twój krzyk wcześniej, teraz odpuściło. Suweren zostaje rozerwany na strzępy przez jednego ze swoich podwładnych. Myślisz, że skądś go rozpoznajesz, ale ciężko powiedzieć przez tę krew. Czas się zatrzymał. Pokój jest teraz cichy, pomijając głębokie oddechy podwładnego. Dziękujesz za to, co zrobił, mimo że okropnym sposobem uratował cię przed strasznym losem. Patruje się w ciebie przez chwilkę, zmieszany, lecz z widoczną ulgą wypuszcza powietrze z płuc. Chyba powinnaś już wracać do domu. To miejsce jest niebezpieczne. Podążasz za jego radą i powoli opuszczasz zamek. Postanawiasz, że już nigdy nie postawisz nogi poza progiem swojego domu. Zakończenie zbiegłej panienki B. Kurczę. Kurczę kurczaczki, no. Jakieś tipy by się tutaj przydały. Nie możemy blokować tej panienki tutaj. Właśnie nie wiem, czy to dlatego, że... Jeżeli mamy na szaro, to znaczy, że jest jeszcze ten element nieodblokowany, czy jak? O, ciekawe. Dobra. Bohater rozpoczyna swoją historię, a społeczność morduje demony. O. Tu jest niewiadoma. I tu jest niewiadoma. A tutaj jak to wygląda? Suweren przyznaje podwodnemu dzień wolny. Suweren każe panience wrócić do domu. Panienka wraca do domu. Suweren się budzi. Tu mamy niewierność. Płonność, ufność. Wiem, dobra. Czyli niewierność, posłuszeństwo. Niewierność, posłuszeństwo i ufność. Niewierność, posłuszeństwo. Dobra, i gramy suwerenem. Udzielmy mu dnia wolnego. Pozwól jej zostać. Kurczę, nie pamiętam. Prawie udało ci się zasnąć, ale do pokoju wpadają panienka i bohater, gorączkowo próbując coś ci przekazać. Mówią ci, że grupa demonów spiskuje, by pozbawić cię życia. Nie jesteś zaskoczona, ale miło ze strony ludzi, że się tym przejęli. W kolejne pomieszczenia wpada jeden z twoich podwładnych, krzycząc, że ludzie są kłamcami. Za nim wbiega cała grupa podwładnych, krzyczących z kolei, że to wszystko było planem tamtego pierwszego.
Wszyscy krzyczą na siebie nawzajem, co jest bardzo irytujące, więc też zaczynasz krzyczeć, żeby zamknęli jadaczki. Jesteś pewna, że twoi poddani pozwolili ambicji przysłonić zdrowy rozsądek, co bez wątpienia pochłonęło ich ku rewolucji. Bez względu na to, kto spisek rozpoczął, jestem zmuszona ukarać wszystkich, abyście znali swoje miejsce pod moją podeszwą. Te słowa były bardzo suwerenne. Ale nie jesteś pewna, czy masz na tyle siły, by te słowa wesprzeć czynami. Ostatnio cały czas tylko śpisz. Grupa demonów zaczyna szeptać coś o powrocie do planu A, gdy nagle drzwi do twojego pokoju się zatrzaskują. Bla 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 bla. Ty, panienka, bohater i jeden z twoich podwładnych zostaliście uwięzieni w środku. W mgnieniu oka cały pokój zajmuje się ogniem. Podwładny bije w drzwi, przeklinając swoich przyjaciół za zdradę. Bohater również zaczyna bić w drewno, przysięgając, że pokona tchórzliwe demony po drugiej stronie. Więc to tak zginiesz, spalona żywcem we własnym pokoju przez tych, którym ufałaś. Powinnaś była się tego spodziewać po tych idiotach, myślisz sobie. Zauważasz, że panienka zaczęła płakać. Dlaczego musi umierać za coś, co jej nie dotyczy? Być może została przeklęta w momencie, w którym cię spotkała. Być może ty sama jesteś przeklęta. Przytłoczona złością i frustracją, nie zauważyłaś nawet, że chwyciłaś podwładnego, który oskarżony został o bycie przywódcą zdradzieckiej hordy. Płacze o litość, mówiąc, że został wciągnięty w spisek, wiedząc, że stanięcie po twojej stronie oznaczałoby śmierć. Potem mówi, że wcale nie chciał twojej śmierci. Prawie ci go szkoda. Wybacz mu. Puszczasz podwładnego. Zamordowanie go by cię nie pocieszyło. Poza tym, że został ukarany. Wszyscy razem spłyniecie. Prawdziwe zakończenie. Suwerena. Ouu! Nim wracasz do historii, postanawiasz na chwilę się zatrzymać. Prawdziwe zakończenie? Pytasz? Jaki był sens moich starań, skoro prawdziwe zakończenie jest tak okropne? Chyba nie pamiętasz już, gdzie się znajdujesz. To teatr złych zakończeń. Czy czujesz już ten ból? O, trzeba było dwa razy zastanowić się, co może cię czekać za zamkniętymi drzwiami. To problem, który widuję dość często. W pewnym momencie moja mała obsada zaczęła znaczyć dla ciebie za dużo. Pewnie myślisz, że ich wady są ludzkie, ich losy niesprawiedliwe. Chcesz ich szczęścia. Ale nie znajdziesz tego w moim teatrze. W labiryncie męczarni stworzonym z miłością. Tak czy siak, mam nadzieję, że wybaczysz mi to najście. Dobrze ci idzie. Wybór, czy szukać kolejnego zakończenia należy tylko do ciebie. Zostawię cię z tym, drogi gościu. O kurczę. Ambitnie. Litościwość, daruje życie podwładnemu. Jak to wygląda? Podwładny jest zabity. No właśnie, ale gdzie jest ten? Tu się na mnie odblokował ten ending, o dziwo. Czyli mamy już odblokowaną litościwość, właśnie. Te szare są po prostu zablokowane jeszcze jakby elementy naszych postaci, czyli teraz panienka musiałaby jakoś się ogarnąć. No dobra, tylko tak. Co możemy z panienką wymyśleć? Kurczę, nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jeszcze raz. Skłonność bohatera. Oddanie heroizm.
Panienka poznaje suwerena. Panienka zostaje z suwerenem. No tu nam się nic nie zgadza. Tu nam się nic nie zgadza. Tu nam się nic, a nic nie zgadza. Tu jest jeszcze jakiś. Da się to jakoś zaznaczać? Bo to nam pokazuje mniej więcej chyba dojście do bad endów. No dobra, wszystko pięknie, ładnie, ale... troszeczkę nie rozumiem tych czerwonych kresek. Tu brakuje nam głównie jeszcze panienki z tego co widzę. Posłuszeństwo rozmawiacie, posłuszeństwo ucieka od ciebie. Bohater ucieka przed demonami. Dobra, czekajcie. A społeczność, na pewno musisz mieć a społeczność. Litościwość też ci może damy. Skłonność panienki, posłuszeństwo. Posłuszeństwo jest. Posłuszeństwo już jest. I trzecie jest tu. Ucieknij jak tchórz. Nie mówi prawdy. Nie jesteś pewien, czy powinieneś ufać panience. Przez całe życie wpajano ci, że demony to wcielenie zła. Pytasz, czy jest pewna. Denerwuje się, że sądzisz, że cię okłamuje. Odchodzi, zanim możesz ją zatrzymać. Zamierzasz wrócić do wioski, pewien, że była to porwana panienka, którą miałeś ocalić. Miło, że sprawa się sama rozwiązała. Nie spieszysz się z powrotem. Myślisz, że poszło ci bardzo dobrze. Gdy przechodzisz obok rynku, zauważasz, że praktycznie cała wioska zebrała się wokół Hej. Czy to ta panienka z wcześniej? Przywiązana jest do drewnianego pala. Tłum krzyczy. To zaczyna spowijać gęsty dym, a ty stoisz obok, patrząc, jak panienkę trawi ogień. Musiała zrobić coś okropnego, by zasłużyć na coś takiego. Przecież wydawała się taka miła, myślisz. Ale zło przybiera różne postacie, przypominasz sobie. Postanawiasz powrócić do swojego domu, lecz nieważne, gdzie się skryjesz, nie potrafisz uciec temu przytłaczającemu uczuciu. Że może ta rola wcale nie jest dla ciebie. Zakończenie bohatera Obserwatora A. Jak to teraz wygląda? Tak, to było to zakończenie, okej. Okidoki. Ucieka, bohater zostaje bez problemu wpuszczony do zamku. Dyplomacja. Czekajcie, bo ja coś tu źle zrobiłem. Tu jest głód. Czyli zjada po prostu panienkę. Ucieknie tchórz. Zapytaj, czy mogę cię wpuścić. Suweren jest sama. Dopytujesz się o panienkę, ale demon nie wie, o czym mówisz. Czy naprawdę jej tu nigdy nie było? Zastanawiasz się, co mogło jej się przydarzyć. Suweren mówi, że chciałaby ci pomóc, ale jesteś pierwszym człowiekiem, którego widzi w swoim zamku od zarania dziejów. Przez głowę przemyka ci myśl, że nie powinieneś ufać demonowi, ale nie jesteś w stanie udowodnić, że cię okłamuje. Przepraszam za kłopot i wracasz do domu. Panienka nigdy nie zostaje odnaleziona. Zakończenie bez użytecznego bohatera, świetnie. Jak to teraz wygląda? Okej. Te czerwone chyba pokazują, że jeszcze nie doszliśmy do endingu. Rozumiem to, rozumiem, spoko. No to rozumiem, że w sumie będzie pewnie jakiś bad end kolejny. Czyli tak, bohater ucieka, zostaje bez problemu wpuszczony. Bohater dociera do komnaty suwerena, wszystko jest w porządku. O.
Pani wiadomość prowadzi tutaj. Zaborczość. Dobra, zróbmy to w ten sposób. Ej. Czy chyba miałem głód jeszcze tam włączony, prawda? Tak. Był głód włączony, sorki. Nie przylukałem. Ucieknij. Ale to też niedobrze. Wróć. Pomiń. Pomiń. Jeszcze raz. Nie będziesz posłuszna. Ucieknij. Wpuść. Zapytaj panienkę, co się dzieje. Ale suweren protestuje. Panienka próbuje wyjaśnić jej, że wróci do niej niedługo, ale demon nie chce jej słuchać. Panienka robi się spięta. Jesteś bohaterem. Twoją pracą jest rozwiązywanie takich problemów. Mówisz suwerenowi, że jeśli nie puści waszej dwójki wolno, przyjmiesz, że naprawdę jest zła. Będziesz musiał ją unicestwić. Nie pozostawiasz mi wyboru. Suweren przygląda ci się przez chwilę, po czym nagle się na ciebie rzuca. Nie możesz walczyć. Rozrywa cię na strzępy swoimi szponami. Koszmar. Przebyłeś całą drogę tylko po to, by skończyć w taki okropny sposób. Trzeba było wybić wszystkie te potwory, póki nadal miałeś okazję. Twoim ostatecznym życzeniem jest, by panienka wyszła z tego cało. Zakończenie naiwnego bohatera. Dobra, jak to wygląda teraz tutaj? Możemy jeszcze zrobić jeden ending z tego, co widzę. Jeden ending z głodem. Bohater morduje, wybija i głód. On tylko to. Dobra, wybijamy. Pojawia się suweren, żądając wyjaśnień mordowania wszystkich jej żołnierzy. Od razu przychodzisz do rzeczy i pytasz, gdzie jest panienka. Udaje niewiedzę. Jest dobrą aktorką, ale ty nie jesteś głupcem. Jeśli panienki tu nie ma, co się z nią stało? Widzisz tylko jedno wyjaśnienie. Suweren ją porwała. Właściwie możliwe, że nawet już ją pożarła. Ta myśl o okropnym losie biednej panienki przepełnia cię nienawiścią. Rzucasz się do walki. Zabicie tłumów demonów wzmocniło twoje ciało. Suweren nie ma z tobą absolutnie żadnych szans. Rozcina cię na kawałki. Oto jej upadek. Wzdychasz z ulgą, ale tutaj twoje zadanie się nie kończy. Szukujesz zamek. Niestety nigdzie nie odnajdujesz śladu panienki. Tak jak podejrzewałeś, musiała zostać pożarta. Czujesz pustkę. Wygnałeś wielkie zło z tego świata, lecz jakie ma to znaczenie, skoro byłeś zbyt słaby, by ocalić jej życie? Stoisz samotnie między rzezią a masakrą i zastanawiasz się, co tak właściwie oznacza bycie bohaterem. Powracasz do zwłok suwerena i owijasz jej głowę w swoją pelerynę, by odnieść ją do wioski. Twoje zwycięstwo zostanie uczczone. Zakończenie bohatera, który zawiódł. No to rozumiem, że w bohaterze mamy wszystkie endingi odblokowane, reszta jest w tej chwili już zablokowana. I po prostu możemy teraz sobie polecieć już z panienką, bo już ogarnąłem chyba, jak to działa. Więc o tyle dobrze. Ogarnąłem mniej więcej, więc jest git. Co prawda niektóre rzeczy musimy się domyśleć, ale jakoś to pójdzie. A społeczność, dobra. Tyran nie, a społeczność zostaje z suwerenem. Dyplomacja. Zaborczość. Dyplomacja. I zaborczość tutaj. Przedstaw się. Głód. Zapomniałem o głodzie. Wtem do pokoju wpada bohater.
Na początku jesteś zdziwiona jego widokiem, aż zdajesz sobie sprawę, że musiał zostać wysłany, by cię ratować. Zmieszany bohater pyta, co się dzieje. Wyjaśniasz mu zaistniałą sytuację, zapewniając, że nigdy nie byłeś w niebezpieczeństwie. Bohater wyraża wielką ulgę, iż całe to nieporozumienie nie przyniosło tragicznych konsekwencji. Przepraszam za sprawienie kłopotów, ale serio, weźcie, naprawdę nikt nie przeczytał tamtego liściku? Jezusie. Bohater pyta, czy wrócisz z nim do wioski, by przekazać wszystkim, że masz się świetnie. Ale suweren nie zgadza się z bohaterem. Mówisz jej, że do niej wrócisz, ale nie słucha. Masz złe przeczucia. Na szczęście bohater wykazuje się odwagą w twoim imieniu. Skoro nie chcesz puścić jej wolno, może demony naprawdę są złe, a jeśli to prawda, będę zmuszony cię unicestwić. Nie pozostawiasz mi wyboru. Suweren rzuca się na bohatera, rozrywając go na kawałki swoimi szponami. Chcesz wołać o pomoc, ale krzyk utyka w twoim gardle. Patrzysz, bo nie potrafisz odwrócić wzroku. Czy naprawdę okłamywała cię przez ten cały czas? Zastanawiasz się, czy to kara za kwestionowanie boskiego planu. Suweren stawia krok w twoim kierunku. Odsuwasz się w kąt. Wyraz jej twarzy jest skomplikowany. Zostanie pojmaną przez okropnego demona. Koniec końców naprawdę jest twoim przeznaczeniem. Przysięga, że będzie cię ochraniać. Boisz się tego, co to oznacza, ale nikt już nie może cię uratować. Należysz do suwerena. Zakończenie pojmanej panienki A. Dobra, moi drodzy, ale to było na tyle. Na pewno jeszcze do Teatru Złych Zakończeń wrócimy. Bo to nadal nie jest jakby ostatni ending. I nadal widać, że tutaj mamy jeszcze poukrywane panience różne opcje. I być może powinniśmy teraz pójść opcją dialogową tą, żeby odkryć właśnie nowy element dialogowy. Ale to już w następnym odcinku. Jeszcze raz pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a my się widzimy w następnym odcinku z Teatru Złych Zakończeń. Trzymajcie się, hej hej!